Terrific. Klik i robisz, co chcesz. Co tu się dzieje? Myśleliśmy, że śpisz. To niemożliwe, gdy w domu grasują złodzieje batoników. Możemy pooglądać Dragon Tales? Czemu nie? Który pilot włącza telewizor? Właśnie otworzyłeś garaż. Wiem, specjalnie. A, fuj! Czy to był plusk jak śmierdziel? Super. Gdzie są stare, dobre czasy, kiedy przekręcałeś gałkę i była dobra nocka? A Odoilowie mają uniwersalnego pilota. Włączasz nim wszystko. To ułatwia życie starym ludziom jak ty. Brawo dla Odoilów. A co z domkiem na drzewie? Nie wiem. Zapytaj tata. O co mnie zapytać? Czy kiedyś będziesz miał czas, żeby skończyć budować domek na drzewie? Zostawiłeś go w połowie roboty 2 miesiące temu. Chcę go skończyć, ale mam teraz w pracy mnóstwo roboty. Jak tylko to się skończy, będzie domek, obiecuję. Cierpliwości. Patrzcie, Sundance ćwiczy zapasy ze swoją kaczką. To nie są zapasy. To coś, czego nie powinniście poznać przez następnych 10 do 30 lat. Ty 10, ty 30. Michael, przyjdziesz na zawody pływackie? Zawody. Muszę tam być? Musisz. Żartowałem. Przyjdę. Dobrze, kocham cię. Do końca moich dni, skarbie. Panie Newman? Kevin O'Doyle, miło cię widzieć. Jakie radio ma pan w swoim gracie? Wiesz co? Nie zwróciłem uwagi. Mój ojciec ma radiowoza. I jeździ tym radiowozem? Kiepska sprawa. Wcale tego nie powiedziałem. Jego ojciec jeździ radiowozem. Pośpiesz się. Ruszać. Dzień dobry, panie Newman. Alice, stałem w korku półtorej godziny. O której jest spotkanie? Już się zaczęło. Mogę wyjść do łazienki? Idź. Nie musisz mnie pytać. Książę Habibu, interesuje nas fakt, że prawo budowlane na Manhattanie pozwoli nam... Michael? Przepraszam. Jakiś palan zaparkował czerwone Lamborghini na moim miejscu. Książę Habibu jeździ czerwonym Lamborghini. Miałem na myśli błękitne Ferrari.
Czy to jest jeden z pańskich partnerów? Michael jest naszym współpracownikiem, ale to jeden z najlepszych młodych architektów. Zechcesz przedstawić jego książęcej mości twój projekt, Michael? Z przyjemnością. Książę Abubek Habibu. Książę Habibu. Chyba tak powiedziałem. Kiedy pan Aymer powiedział mi, że jest pan wizjonerem, który szczyci się swą oryginalnością, pomyślałem, zerwijmy z konwencją i stwórzmy nową definicję elegancji. Oto pańska restauracja. Gdzie jest bar? Bar jest tutaj. A wodospad? Niech bar będzie dłuższy. W porządku. Możemy wciąć się w atrium. Bez atrium. Tylko bar trochę dłuższy dla księcia Habibu. Nadal swędzi? Już lepiej. I zróbcie duży basen na konkurs mokrego podkoszulka. To oczywiście żart. Woda z biustów musi gdzieś spływać. Zastąpmy atrium basenem, a tu będzie odpływ. Cudownie. To jest genialne. Mam zaprojektować arabski domek z chadzek? Jak śmiesz porównywać bikini chat księcia Habibu do domu z chadzek? To nie ma nic wspólnego ze schadzkami. Bez urazy, książę Scooby-Dooby. Habababa. Habibu. Habababa to guma do rzucia. Książę Habibu to nie guma. Książę Habibu, przerobimy ten projekt. Mam nadzieję, że ta przeróbka nie zajmie dużo czasu. Będzie jeszcze wiele czerwców w moim życiu. Widzisz ten parking na 56. ulicy? Watsuhita chce na jego miejscu zbudować luksusowy hotel. Dostał pan kontrakt? Jeszcze nie. Ktoś musi przygotować projekt. Interesuje cię to? Jasne. Jadę z dziećmi na święto 4 lipca i po powrocie zajmę się tym. Świetnie. Baw się dobrze. Dam tę robotę Swatsonowi. Ależ nie. Czy to nie może poczekać 3 dni? To Japończycy. Jedzą surową rybę, aby nie czekać, aż się ugotuje. Porozmawiam z żoną. Świetnie. Do zobaczenia u księcia Habadabi wieczorem. Muszę iść na zawody syna. Nie, żartowałem. Przyjdę. Brawo, synku. Jesteś świetny. Pan nie jest moim tatą. Może nie wiesz wszystkiego. Co? Żartowałem. Czy to naprawdę mój tata? Byłeś wspaniały. Pływasz jak ryba. To było nieprawdopodobne. Dopiero przyszedłeś. Widziałem cię. Dlaczego tak mówisz? Widziałem cię. Skoczyłeś tam i dopłynąłeś tutaj. To jakim stylem płynął? Płynął stylem zamknij dziób. Najważniejsze, że tatuś widział, jak finiszujesz. Wcale nie. Rozmawiał z Ping Wu. Nie wiem dlaczego. Właśnie, o co chodziło? Dzieciak tonął. Miałem pozwolić, aby utonął? Nikt nie utonie w moim basenie. Witam, jestem Bill Herlihy, trener Bena. Pan pewnie jest ojcem. Michael Płetwa. Michael Newman, Sorki. Big Ben, robimy postępy, co? Pamiętaj, prawe ramię na zewnątrz, głowa w lewo. Lewe ramię na zewnątrz, głowa w prawo, wiem. Pod koniec zapomniałem. W porządku, poradzisz sobie. Przy twojej sile ludzie pomyślą, że jesteś pół delfinem. Naprawdę? Panie Aymer? Ben, zwolnij tempo, to nie wyścig. To druga kulka w ciągu 5 minut. Je, jak maszynka. Nie może być wciąż głodny. Nie jest, po prostu we wszystkim naśladuje Michaela. Michael żyje bardzo niehigienicznie. On się wykończy. Na przykład budynek tej firmy, o którym mówiliśmy. Przestraszył mnie. Tato, jak długo jeszcze będziesz żył? Minutkę. Minutkę?
Tatuś umrze za minutę. Nie martw się, nie umieram. Będę żył 200 lat. Wystarczy tyle? Obiecujesz? Obiecuję. Przyrzekam. Chodź tutaj. Jest sukinsynu. Tu są dzieci. Odrobinę szacunku, gówniarzu. Spływaj, staruszku. Nie waż się odpalać tego cholerstwa. Benjamin? Co tu mam? Ćwierć dolarówkę. Babcia nie pozwala mi jeść lodów, bo mam cukrzycę. To prawda. Ale nic nie mówiła o smakowitej ćwierć dolarówce. Tylko szybko, policz do trzech, bo to obrzydliwe. Raz, dwa, trzy. Jaja sobie ze mnie robicie? Jadł jak tata, a teraz mówi jak on. Nigdy nie mów w ten sposób. Przepraszam, babciu. Jak ty to robisz, dziadku? Prawdziwy magik nie zdradza swoich tajemnic. Twój tata też od dziecka chce się dowiedzieć, jak to robię. Prawda, synu? Michael, z kim rozmawiasz? Jezu, rozmawiam ze swoim szefem, nie przeszkadzaj. Niech zajmie się sobą, masz rodzinę, jesteś zajęty. Moja mama przekazuje pozdrowienia. Czuję się ważny, co? Rozmawia przez tę swoją komórkę, ważny gość. Słusznie, niech pan się prześpi. Dziękuję, panie Eimer. Skończyłeś? Możemy teraz odpoczywać? Złap nas, staruszku. Już nie żyjecie. Lepiej uciekajcie. Dokopałem waszemu ojcu w szkole i zrobię to samo wam. Nie znoszę tego pana. Dobranoc, moi kowboje. Poddaj się, Pocahontas. Wracaj do łóżka. Dosyć, Pocahontas. Zmykaj. Rozchorowałeś się? Nie mam czasu na chorowanie. Muszę obejrzeć dokument o azjatyckiej architekturze. Trzeba czasem odpocząć. Poza tym nasze leśne skrzaty wyśmieją cię, jak zemdlejesz podczas rozstawiania namiotu. Zapomniałem ci powiedzieć. Trzeba przełożyć wyjazd. Eimer dał mi projekt. Termin upływa we wtorek. Jeśli nie skończę, ktoś inny to dostanie. Dzieci planują ten wyjazd od roku. Wiem. Cokolwiek bym nie zrobił, zawsze kogoś rozczaruję. Może postaraj się rozczarowywać tych, co nie trzeba. Wypruwam z siebie flaki, żeby moja rodzina miała lepsze życie niż pan żyłem, kiedy sam byłem dzieckiem. Ale mogę to zrobić jedynie oglądając ten ohydny program. Więc wyluzuj, kochanie. To absurd. Dlaczego choć raz nie mogę mieć spokoju? Niech to szlak. Odejlowie mają uniwersalnego pilota. My też będziemy mieli. Mam tego dość. Mam ci otworzyć garaż? Najlepsza cena. Zamknięte. Otwarte. Sypialnie, łazienki i coś więcej. Przepraszam, czy macie tu uniwersalne piloty? Do zasłony czy do dywanika? Do telewizora? Raczej nie. A może do kołdry? Macie pilota do kołdry? Sorry, ja tu nie pracuję. Czekam na przyjaciół. Pan żartuje. Prawdę mówiąc, tak. Nie mam przyjaciół. A może zostaniesz moim przyjacielem? Człowieku. Łóżka. Łóżka. Łazienki. Łazienki. Łóżka. Jestem wykończony. Coś więcej? Coś więcej. Jeśli mnie kochasz, to wszystko gra. Bądź aniołem z moich modłów. Bądź diablicą z moich snów.
Bądź kim chcesz, lecz kochanie, moją bądź. Przepraszam, czy są tu uniwersalne piloty? Coś tu cuchnie starymi frytkami. To pewnie ja. Wie pan, że fast foody skracają życie? Podobno. Ale w życiu, jakie mam, to nie byłoby złe rozwiązanie. Szuka pan uniwersalnego pilota? Tak. Jedno urządzenie, które wszystko za mnie zrobi. Ułatwi mi życie, żeby było szybciej i nie tak skomplikowanie. Nie powinienem tego robić, ale pan wygląda na dobrego człowieka. Ktoś to zauważył. Dziękuję. Pokażę panu coś, co właśnie dostaliśmy. Nasz najbardziej zaawansowany technicznie sprzęt. Cudownie. To jest cudowne. Najnowszy, najwspanialszy pilot, którego nie ma jeszcze na rynku. Odejlowie zzielenieją z zazdrości, jak to zobaczą. Nie znam Odejlów, ale zzielenieją. Proszę ze mną na zaplecze. To bardzo miłe z pana strony. Jak ma pan na imię? Morty. Ja się nazywam Michael Newman. Panie Newman. Pana życie zmieni się nie do poznania. Druga strona. Na zewnątrz to miejsce wygląda na dużo większe. Żartowałem. Hej, hej! Autentyczne nowości. Może tutaj po środku? Sprytnie. Gdzie jest pudełko? Jest instrukcja obsługi? Nie jest potrzebna. Trzeba tylko wycelować, wcisnąć klawisz i pilot sam się zaprogramuje. Ile to kosztuje, bo nie jestem milionerem. Na pana szczęście ten pilot nie ma jeszcze naklejki z kodem paskowym. Po prostu dam go panu w prezencie. A gdzie tu jest kruczek? Mam zdjąć koszulę? Bo to nie jest moja liga. Niech pan mnie nie rozśmiesza. Dlaczego pan to robi? Bo dobrzy ludzie muszą odpocząć od czasu do czasu. Dobrej zabawy. Proszę tylko pamiętać o jednym. Tego urządzenia nie można zwrócić. Dlaczego miałbym zwracać coś, co dostałem za darmo? Batonik. Nie potrzebujesz go, stary. Ale lody dobrze ci zrobią. Brawo, mistrzu. Pokaż, co potrafisz. No proszę, włączam telewizor. Ale ze mnie bystrzak. Wyjaśniłam dzieciom, że nie pojedziemy pod namiot w ten weekend. Świetnie. W zamian za to przyjdą tu ich przyjaciele. Doskonały pomysł. Dzięki. Dziękuję, że jesteś wyrozumiała. Mogę cię o coś spytać?
Gdy uda ci się w końcu zdobyć pozycję w firmie, czy naprawdę będziesz miał więcej czasu dla nas? A może wtedy wszystko wymknie się spod kontroli? Czekaj. Kiedy wdrapię się na szczyt i zostanę szefem, milionerem, grubą rybą, od razu zatrudnię bandę takich kretynów jak ja, żeby za mnie pracowali. A wtedy my będziemy mogli robić to, co się nam podoba. Daj mi tylko trochę czasu. Nie patrz na mnie w ten sposób. Proszę cię tylko, żebyś mnie wspierała. Kocham cię. Idź spać. Zastanów się nad tym, Michael. Oczywiście. I skończ z tymi lodami, bo się roztyjesz. Ciszej, przyjacielu. Wszyscy już śpią. Znowu kubka? Może spróbuj Barabara z kaczuszką. Powstrzymasz się przez 5 minut i będziesz czekać ciszej? Głośność. Najwyraźniej połączenie dużej dawki syropu od kaszlu z lodami daje LSD. Chciałeś się załatwić, więc ruszaj. Dawaj, niuchaczu. Jasnej, ciasnej. Masz rację. Z początku operacja plastyczna to nic przyjemnego, ale po pół roku będę miała twarz i ciało, które pozwoli mi zdobyć wszystko, co zechcę. Moja mama wciąż mi powtarza, taka ingerencja jest zbyt ryzykowna. Gdyby Samantha chciała zmniejszyć sobie policzki, myślę, że też bym wymiękła. Myślę, że moje są zbyt słowiańskie. Powinnaś też coś ze sobą zrobić. Może wtedy Michael by cię gdzieś zawierał. Dzień dobry, Michael. Kiepsko dziś wyglądasz. Dzień dobry, Jenny. No, ty wyglądasz bardzo słowiańsko. Jesteś zazdrosny, bo idziemy z Doną na siłownię i wszyscy faceci będą nas podrywać. Michael wie, że jest moim jedynym. Do końca moich dni. Przepraszam cię za wczorajsze. Kocham cię. Boże, jak ja o tym marzę. Mąż, którego można całować, kochać i poić z sokiem. Już zdradziłaś 3 mężów z ich braćmi. Wystarczającą ilość ludzi napoiłaś sokiem. Sokiem miłości. Wiesz o mnie dużo za dużo. Nie powinnam była występować w tym talk show. Nawet prowadzący stwierdził, że jesteś rąbnięta. Desperacko szukałam towarzystwa. Wszyscy moi mężowie opuścili mnie emocjonalnie. Pracowali, a ty sypiałaś z ich bezrobotnymi braćmi. Jesteś nimfomanką. Michael? Spokojnie, kochanie. Miałam problem z samooceną od dziecka. Miałam królika o imieniu Pieprz. Nawet on mnie opuścił. Nawet królik. Nie patrz tak na mnie. Co jest ze mną nie tak? Obraz w obrazie. Mamy rzut do Hideki Matsui. Daleki wyrzut piłki. Bardzo daleki wyrzut.
Dwa punkty za przebiegnięcie na prawą stronę dla Hideki Matsui. Przepraszam, co mówiłaś? Ona ma tyle problemów. Dlaczego jesteś taki niedobry? Nie wiem. Muszę iść. Dobry robopies. Umiesz czekać w 6 różnych językach. Jest super. Dużo fajniejszy od waszego głupiego psa. Tato, widziałeś nowego psa robota Kevina? Tak, bardzo ładny. Bardzo ładny? Jest wart więcej niż pana auto. Już nie. Robopies. Jestem w jakimś reality show? Pan jest gospodarzem programu. Morty, gdzie są kamery? Wszyscy w tym biorą udział, tak? Sundance też się świetnie spisał. Dobrze, Ameryko. Bawcie się, jestem idiotą. Donna, ja ci się odwdzięczę. Przewijam do przodu. Nikt się z ciebie nie śmieje. Chciałeś mieć uniwersalnego pilota do kontrolowania wszystkiego. Tak, ale co kontroluje moje umiejętności tańca? Tańczymy funky. Musisz poczuć tę muzykę. Mortiemu też się podoba. Po prostu trzeba wcisnąć menu. Na pilocie? Nie, w restauracji. Jasne, że na pilocie. Gdzie ja jestem? Biegnij, Michael, biegnij! Raz, dwa. Syrop od kasztu znowu na mnie działa. Co to jest? Menu twego życia. Istnieje film o moim życiu? Jest tam sporo perełek. Wciśnij guzik. Wcisnąć. Komentarz. To zeszły wtorek. Michael z niecierpliwością czekał na swój lunch. To głos Jamesa Earla Jonesa? Tak, sporo dubbinguje. Ale jego pełne podniecenia oczekiwanie szybko zamieniło się w rozczarowanie, kiedy zobaczył, że Alice podaje mu cheeseburgera. Prosiłem o hamburgera. Zawsze mi to robi. Michael zastanawiał się, czy nie poprosić Alice o zeskrobanie sera, ale zdecydował, że nie zrobi tego z obawy przed tym, że Alice może do niego napluć. Podjął mądrą decyzję, ponieważ Alice właśnie zamierzała to zrobić. Jaja sobie robisz? Sprytne. Boże drogi. Co jeszcze potrafi to cudo? Dodatek, jak wszystko się zaczęło. Niezła psychodelia. Gdzie my jesteśmy? To jakieś porno? Ted. To są moi rodzice? Właśnie cię robią, jak króliczki. To jest to miejsce. Daj mi klapsę. Zmień ten kanał. Jak to robisz? Nic nie widzę. Co się stało? Podłoga jest wilgotna i śliska. Miłe dla stopy. Spójrz, wcisnąłeś guzik przewijania do przodu. Jesteśmy chyba już po poczęciu. Bardzo dobrze, pani Newman. Nie! Jesteśmy w pochwie mojej matki? Proszę przejść. To dziewczynka! To dziewczynka! Dziękuję ci, kochanie. Chwileczkę. Przepraszam, to jednak może być chłopak. Jak to może być? To może być penis. Może być? To jest penis. Mogę zobaczyć? Pokaże mi go pani z bliska? Widzisz? To mały dzwoneczek. Mamy chłopca. Mamy chłopca. Twoja matka musi mieć świetny wzrok, bo ja niczego nie zauważyłem. Bardzo śmieszne. Wyjdźmy stąd. A więc mogę przeżyć dowolną minutę swego życia. To niesamowite. Co się stało? Boże, co ja zrobiłem? Jak mam cię cofnąć, przyjacielu? Nabrałem cię.
Jestem jeszcze za mało roztrzęsiony? Pomyśl o jakiejś chwili i miejscu. Wciśnij przewijanie i już. Czas i miejsce. Rozdział rok 1976. Jezioro Winnipesaukee. Boże, jezioro Winnipesaukee. To ja w koszulce Jetsów. Gazu mały. Dobry chwyt. Michael, kolacja jest prawie gotowa. Zaproś przyjaciół, jeśli chcesz. Ktoś chce iść do mojego namiotu na kolację? A może chcecie iść do naszej przyczepy i obejrzeć serial? Serial! To poniżające. Mamo, nie możemy mieszkać w przyczepie jak wszyscy? Daj spokój. To nazywasz kempingiem? Jak można się zbliżyć do natury w takiej puszce? Poza tym fajnie jest przytulić się w nocy. No właśnie. Ciastka później. Ale umieram z głodu. Ja też, Michael. Wiesz, jak bardzo jestem głodny, że mógłbym zjeść to. To wtedy wymyślił sztuczkę z ćwierćdolarówką. Do diabła, jak on to zrobił? To magiczna moneta, którą można kupić w specjalnym sklepie. Nie mogłem się wygadać, że to wiem. To miłe. Muszę wracać do pracy. Wciśnij play. To urządzenie ma potężną moc. Używaj go ostrożnie. Kim jesteś? Wiesz, kim jestem. Morty? Gdybyś miał jakieś pytania, wezwij mnie. Nie, Linda, myślę, że nagroda za najpiękniejsze stopy należy się Stacy. Pan chciał mnie widzieć? Michael, wyjeżdżam do Hamptons za parę minut i liczę na ciebie. Co z tym projektem hotelu? To duża ryba. Jeśli ją dla mnie złowisz, będziesz moim partnerem. W porządku. Dziękuję. Ale jeśli to schrzanisz, zdegraduję cię do gońca. Właśnie dzwoniła Denise. Musi wracać na odwyk i nie może jechać do Hamptons. Będę sam w święto 4 lipca? Jeśli potrzebuje pan damskiego towarzystwa na weekend, przyjaciółka mojej żony, Janine. Tak? Jaka ona jest? Powiedzmy, że schrupie pana z rozkoszą. Przepraszam, że przeszkadzam, ale to ważne. Czy mogę wyjść do łazienki? Idź do łazienki. Stary, jesteś żałosny. Nieprawda. Cześć, tato. Co słychać? Gracie w baseball? Raczej wpuszczanie piłki, bo Ben nie złapał ani jednej. A niech to. Za to ty jesteś gwiazdą, Doyle. Kocham cię, synu. Ja ciebie też, tato. Mamo! Myślałam, że powinni ją wyeliminować. A widziałaś jej torebkę od Kate Spade? Chwileczkę, Trudy. Muszę się przywitać z twoim synem. Zaprosiłam twoich rodziców na kolację. Naprawdę? Bardzo dobrze. Na pewno chętnie zostaną na noc. Dobrze. Świetnie. Do zobaczenia. Chyba ci nie przeszkadza, że zjesz obiad z rodziną. Po prostu muszę dziś zbudować cały model. Idź przywitać się z tatą. Nie dam rady, jeśli cała noc ma tak wyglądać. Cool.
świetnie. Mogę pomijać rozdziały. Co za rodzinka. Przelećmy do następnego rozdziału. Następny. Wszyscy skończyli poza tobą, przyjacielu. Pośpiesz się. Skończysz z tym wreszcie? O, taty sztuczka z ćwierć dolarówką. Kiedy w końcu jej nie zobaczę? Sam w piwnicy, nareszcie. Może skończę ten projekt i zostanę partnerem. Do dzieła. Nie chcemy przeszkadzać, żegnamy się. Dzięki za miły wieczór. Miło spędziliście ze mną czas? Wszyscy się dobrze bawiliśmy? Dobranoc, kochanie. Mój dzwoneczek jest teraz większy. Chcę, żebyście to wiedzieli. Mniejszy już nie mógłby być. Wyglądał jak mały tik-tak. Zawsze można sobie odświeżyć oddech. Bardzo miły obiad, kochanie. Widzisz? Nie było tak źle. Świetnie się bawiłem. Super. Przypilnujesz dzieci, a ja pozmywam? Sama nie dasz rady? Mam jeszcze trochę roboty. Ty masz robotę? Ja mam do opowiedzenia bajki, zgadywanki, zmywanie. Muszę zaszyć głowę i tyłek kaczki Sundance'a. Brawo, mistrzu. Chciałbym mieć czas na takie rzeczy. Przestań. Jesteś dużym chłopcem i sam ustalasz swoje priorytety. Poświęć nam 10 minut. Nie proszę o cały dzień. Nie musisz wiele robić. Jestem taka zmęczona całą tą kłótnią. Przewinąłem całą kłótnię. Kochanie, nie mogę zasnąć. Nie możesz? Źle mi z tym, że się wciąż kłócimy. Wiem, nie martw się. Zachowałem się jak kretyn. Jesteś kretynem. Kocham cię. Ja też cię kocham. Ładnie pachniesz. Przestań. Mamy gości. Nie usłyszą nas. No chodź. Cichutko postaraj się i mnie namów. Muszę wracać do pracy. Nie możemy po prostu tego zrobić? Nie możemy. Skarbie, proszę. Nie mam żadnych nowych technik. Wszystko po staremu. Przypomnij sobie nasz ostatni raz i wykorzystaj wspomnienia. Lubię wszystko po staremu. Dobra. Tym razem ty możesz być Sundance'em, a ja będę kaczką. Ale najpierw musisz zrobić mi masaż. Świetnie, uwielbiam masować. Masujemy tutaj. Jak mi dobrze. Już po? Ty, tak. Nie chciałem tego przyspieszać. Ja też nie chciałam. Postaram się następnym razem. Dzięki. Wszystko na jutro ustalone? O czym mówisz? Przy kolacji powiedziałeś, że jutro zjemy lunch i kupimy ojcu prezent. Prezent dla ojca. Skoro tak powiedziałem, tak zrobię. Masz ochotę na drugi masaż? Daj spokój. Muszę iść popracować. Druga strona Mortiego. Morty, tu Michael Newman. Możemy chwilę porozmawiać? Ktoś puka do drzwi. Witaj. Skąd się tu wziąłeś? Nie chcesz wiedzieć. Możemy się przejść? Jasne. To proste. Włączymy automatycznego pilota. Automatycznego pilota. To się zdarza, gdy przewijasz. Pokażę ci. Widzisz? To ty na autopilocie. Ten pilot pozwala na wyprzedzenie czasu myślą, ale ciało przechodzi przez wszystkie czynności.
Jutro powinniśmy pójść na lunch i kupić twemu ojcu prezent. Dobry pomysł. Więc naprawdę to powiedziała. W takim razie przełączę wszystkie rozmowy na autopilota. Nie będziesz duszą towarzystwa, ale dobrze. Każdy od czasu do czasu włącza autopilota. Najważniejsze, że masz cudowną możliwość decydowania, kiedy chcesz go włączyć. Świetna rzecz. Twoja żona cudowna, prawda? Doskonała twarz. Zwarte, gibkie ciało. Dobrze się czujesz? Zadziwiające. Co? Że zakochała się w takim gargulcu jak ty. Ja jestem gargulcem? Nic mi o tym nie wiadomo. Widzę tu zupełnie przystojnego mężczyznę. Chcesz zobaczyć, jakim byłem ogierem? Dobra. Spójrzmy na panienki, z jakimi kręciłem, zanim poznałem Donę. Chris, dawne dziewczyny, pierwsza randka. To mężczyzna czy kobieta? Kobieta. Co to jest? Animal Planet? Zatrzymaj. Tak. Czasami lepiej mieć pewne wspomnienia tylko w głowie. Właśnie zauważyłem. Dobranoc, dziękuję. Dobranoc. Jakieś choróbsko mnie bierze. Przewin mnie do przodu, aż będę zdrowszy. Michael, obudź się. Spóźnisz się do pracy. Już poniedziałek? Nie mam kataru. Przeskoczyłem całe przeziębienie. Dzięki, skarbie. Kocham cię. Nigdy więcej ibupromu. Nie pamiętam, żebym pracował w ten weekend. Ale najwyraźniej pracowałem. Nie ma ciepłej wody. Co takiego? Muszę wziąć prysznic. Tyłek odpadnie ci z zimna. Nic się nie dzieje. Yes! Patrzcie na mnie. Super. Jestem taki seksowny. Paliłeś krak, tatusiu? Oglądaj bajki i baw się dziś dobrze z mamusią. Zajadaj ciastka. Jak twój staruszek. Pa, skarbie. Tato, tak, skarbie? Dzisiaj znowu będziesz musiał pracować w nocy? Niestety tak. A możemy ci jakoś pomóc? Niedługo zostanę współudziałowcem firmy i będę potrzebował dużo projektów budynków. Jeśli macie fajne pomysły, rysujcie je dla mnie. Świetnie. Przyniosę kartki. Wezmę kredki. Może pan przestać gadać i naprawić ten odpływ? Wszyscy patrzą, chcą zobaczyć, co robisz. Wszyscy patrzą na ciebie. You're on it now. Świetnie. Yeah. Traffic. Korek, korek. Nie ma korka. Tak to się robi. Wyglądasz trochę blado. Zaraz to naprawimy. Patrz teraz. Jesteś cały żółty od szkorbutu. Do diaska, kapitanie. Nie denerwuj Hulka. Nie jest miły, gdy się rozgniewa. Jest Barney. I love you, you love me. That jogger had giant boobies. Dobra. Dostaniesz tę muśniętą słońcem cerę. To jest to. Wyglądam jak Julio Iglesias.
Świetnie pan wygląda, panie Newman. Naprawdę? Dziękuję, Judy. Skończyłeś? Czy skończyłem? Wierzę, że tak. Zobaczmy. Napastowanie seksualne, co to jest? Robi wrażenie. Ta rzeka w polu wejściowym. To rzeczywiście całkiem niezłe. Kiedy się zdążyłeś opalić? Po prostu chyba sobie radzę. Radzisz sobie. Słuchajcie, mamy dziś prelekcję na temat napastowania seksualnego. Każdy może zostać ofiarą napastowania seksualnego. Pracownik fizyczny, umysłowy, kobieta, mężczyzna. Nawet biurowa dziwka. Żeby nie wymieniać po imieniu. Stacy. Napastowanie seksualne może przybierać różne formy. To, co jest zabawne dla nas, może być obraźliwe dla kogoś innego. Dam wam przykład z życia, z mojego doświadczenia. Któregoś dnia powiedziałem, chcesz podwyżkę, pokaż myszkę. Był to przykład napastowania seksualnego. Dowcipne napastowanie seksualne, moim zdaniem. Poza tym jest też napastowanie homoseksualne. Na przykład, kiedy jeden facet podchodzi do drugiego i mówi mu coś obleśnego. To będzie dobre. En sus propios dormitorios o en algún baño público. A mí no me importa. Oigan esto. ¿Problema, Miguel? No, proceda. Usted realmente es el profesor fabuloso. Oh, ¿ahora qué estoy haciendo? Pues, ¿qué? Nada. Yo... Proceed. Nie wiem, jak wy, Amerykanie, ale ja nie mam wątpliwości, że Ichiro jest najlepszy na świecie. Ja zawsze podziwiam Matsu. Skoro panowie tak uwielbiają Ichiro i Matsui, zamówmy obydwie potrawy. Zjem wszystko. Przepraszam na chwilę. Oczywiście, panie Watsuhita. Widzimy się za chwilę. Ichiro i Matsui to ich gwiazdy baseballu. Uraził ich pan. To narodowi bohaterzy. Idę do łazienki podciąć sobie żyły. Ja tu zaczekam. Wersja angielska. Jacy nudni idioci. Gdy ich słucham, mam ochotę wyjąć nóż i obciąć sobie fiuta. Ten jajogłowy chyba obejrzał jakiś kiepski film o azjatyckiej architekturze. Komu potrzebna rzeka w holu? Trzeba zrobić więcej pokoi i zwiększyć zyski. Jedzcie szybko. Jak skończymy, pójdziemy na drinki w największym osiągnięciu Ameryki. TGI Fridays. TGI Fridays. Michael, ratuj nas. Jasne. Zanim zamówimy, przejrzałem ponownie naszą propozycję. Gdy bliżej panów poznałem, zrozumiałem, że chodzi wam o coś innego. Zapomnijmy o tym projekcie. Zacznijmy od początku. Utrzymajmy wszystko w prostej formie, żeby zwiększyć zyski do maksimum. To nasze główne założenie. Mam tylko jedną prośbę. Proszę dać nam wolną rękę i zaufanie. I do diabła, zmieńmy lokal. Chodźmy na drinki do TGI Fridays. Porzucajmy galaretką, aż ten gość wszystko zahaftuje. Do cholery, właśnie. O to chodzi. Król jest w domu. Jak możecie spać, wiedząc, że mam dla was prezenty? Naprawdę? Co masz? Co mam? Jak zejdziemy na dół, zobaczycie. Skarbie, podnieś swój słodki tyłeczek i zejdź na dół. Bierzcie. Cudowne, nie do wiary. Pewnie kosztowały $1,000,000. Teraz dla nas to drobne. Zasługujecie na wszystko, co najlepsze i będziecie to dostawać. Co tu się dzieje? Patrzcie, kto przyszedł. Chcecie pojeździć? Chodźmy na podwórko. Obudźmy od Doyle'ów. Niech zobaczą, co macie.
najlepsze rowery w mieście. Kevin O'Doyle zsika się z zazdrości. Nie zapomniałem o mojej pięknej żonie. To nie jest rower ani kowbojski kapelusz, ale spodoba ci się. Jest piękna. Słyszałem, jak rozmawiałaś z moją matką. Jest cudowna. Świetnie wyglądasz. A sobie kupiłem cygaro. Cóż to za okazja? Jesteśmy zdrowi, mamy wspaniałą rodzinę, a ja jestem najnowszym partnerem Amera. Żartujesz. Gratuluję. Wiedziałem, że się ucieszysz. Kocham cię. Zdobyłem kontrakt z Watsuhito. Wiedziałam, że coś dobrego dziś się wydarzy. Słyszałam dziś w radiu naszą piosenkę. Mamy jakąś? Ta, przy której po raz pierwszy się pocałowaliśmy. Żartujesz, prawda? Naszą piosenkę. Oczywiście, wiem, jaką mamy piosenkę. To jest... Co to za piosenka? Byłem tu, pamiętam. Mój Boże. Głupi kuzyn Wolverina. Spójrz na siebie. Przewyższasz go pod każdym względem, nie widzisz? Tak, nuty. Fajnie, chłopie. Czy będziesz mnie jeszcze kochać nad ranem? No proszę. Co się teraz stanie? Masz na to odpowiedź? Dobijaj targu, stary. Do końca moich dni, skarbie. Ona myśli o jednym. Nie pocałuję tej brody. Przecież mnie podrapie. Zaczekaj. Dobra, nie. Pocałuj ją. Donna! Mój Boże. Jestem taka napalona. To nie to. Zabierz mnie stąd. Cranberries grali Linger w czasie naszego pierwszego pocałunku. Wyglądałaś pięknie w tym różowym sweterku. Pamiętasz, w co byłam ubrana? Jasne, pamiętam nawet, w co była ubrana Janine. Przeraziła mnie wtedy. Kocham cię. I'm gonna live till I die. Hi, Mr. Newman. Right this way, Michael. Hey, my new star. Witaj, nowa gwiazdo. Gratulacje. Siadaj, mistrzu. Dobra. Jestem trochę zmęczony. Świętowaliśmy wczoraj z rodziną do późna. Znokautowałeś tych Japończyków, co? Pan też był świetny. Teraz musimy tylko narysować projekt. Jeśli Watsuhita zatwierdzi budżet, zostaniesz moim nowym partnerem. Myślałem, że już nim jestem. Czekaj, kowboju. Powiedziałem, że cię awansuję, jak zdobędziesz budżet Watsuhity. Ja już powiedziałem żonie. Wydałem pieniądze, których nie mam. Dokumentacja zajmie mi kilka miesięcy. Więc lepiej bierz się do roboty. Ależ mnie boli głowa. Jakby walnął mnie pociąg. Zauważyłbym, gdyby coś takiego się stało. Zapomniałem ci powiedzieć, zaprzyjaźniłem się z twoją znajomą Janine. Mam nadzieję, że teraz zabawia się z twoim bratem na denty bufonie. Nie, masz jeszcze więcej. W każdym razie, im szybciej wrócisz do pracy, tym szybciej dostaniesz awans. Czuję jakieś gówno. Naprawdę? Stacy? Nasrałaś mi do lunchu? Pójdę już. Stacy!
Zastanawiałeś się nad konsekwencjami tego, co chcesz zrobić? Tak. Powinienem zrezygnować z tego pomysłu? To twoje życie. Ty decydujesz, co zrobić z pilotem. Wiem, ale chodzi mi tylko o kilka miesięcy. Przewinę je do przodu. Tak wiele stracę? 30 kłótni z żoną i wizytę u fryzjera? Pamiętasz elfa z reklamy płatków? Są magiczne, smakowite? Elf szuka garnka ze złotem ukrytego na końcu tęczy. Ale kiedy w końcu tam dociera, okazuje się, że to płatki kukurydziane. Michael, nie rozumiesz metafory? Nie zrobię tego, dobrze? Tato, mamy dla ciebie parę projektów. To nie najlepsza pora. Może dzięki nim szybciej skończysz. Dobrze, mam je obejrzeć? Pokażcie. Sufit jest za wysoko, a korytarz zbyt wąski. Klatka schodowa jest usytuowana zupełnie bez sensu. A z czego jest ten pokój? Z pizzy. To głupio. Następny. A ten z czego jest zrobiony? Z pikli. Nie bądź dzieckiem. Straciłeś rozum? On ma 7 lat. Chce mieć pokój z pizzy. Czemu nie? Może powinien dorosnąć i opuścić krainę fantazji? W życiu nie chodzi o kreatywność, lecz o włożenie w dupę i niewychylanie się i zarabianie kasy dla szefa z nadzieją, że pewnego dnia łaskawca rzuci ci jakiś ochłap. Tak jest. Eimer cię nie awansował? Kochanie, tak mi przykro. Jakoś damy sobie radę, obiecuję. Cały czas musimy jakoś dawać sobie radę. Czy to się kiedyś skończy? Niezłe, co? Dwa podwójne łóżka, kuchnia, kabina prysznicowa z sauną parową, telewizja satelitarna i kino domowe. Dlaczego robisz mi na złość? Nadejdzie chwila, że odpłacę pięknym za nadobne. Nie wiedziałam, że palisz cygara, Michael. Ta chwila właśnie nadeszła. Nie, Kathy, to nie jest moje cygaro. Właśnie je wyjąłem Kevinowi z ręki. Kopcił jak komin. Nieprawda. Chyba czuję tu marihuanę. Kevin, w tej chwili marsz do domu. Nienawidzę pana. Ogłuchłeś? Nie będę dwa razy powtarzać. Palenie szkodzi zdrowiu. Nie mamy innego wyboru. To nie fair. Nie chcę oddawać roweru. Musimy go oddać skarbie. U taty w pracy zaszła pomyłka i trzeba zwrócić te rowery. Ale powiedziałem już Kevinowi, że mam nowy rower. Pomalujemy mój stary rower i będzie wyglądał jak nowy. To damka. Wszystkie dzieci będą się ze mnie śmiały. Dłużej tego nie wytrzymam. Przewiń mnie do chwili awansu. Za Michaela Newmana, najlepszego partnera, o jakim mogłem marzyć. Dziękuję. Moja rodzina również jest wdzięczna. Zrobię wszystko, żeby was nie zawieść. Obiecuję. Moje gratulacje. Bardzo dziękuję. Jak się z tym czujesz, wymiataczu? Niesamowicie. Zasłużyłeś sobie na to. I nie tylko projekt Watsuhity mam tu na myśli. Pomogłeś mi nadrobić inne zaległości i mogę spędzać więcej czasu z moją panią. Cześć, miesiączku. Spotykacie się od kilku miesięcy? To szmat czasu dla tej damy. Pierwszych kilka miesięcy było łatwych. Trudności zaczęły się po pierwszym roku. Błąd, jaki popełniła z moim bratem w Cabo. To był potencjalnie koniec, ale dr Bergman nam pomógł przez to przejść. A jak się sprawdza u was? Dr Bergman,
Co masz na myśli? Wiesz, kochanie, nie wtrącajmy się. Niech Michael dziś pławi się w swojej chwale. Pław się, partnerze. Drań czekał rok, żeby mnie awansować? Co jeszcze mnie ominęło? Czegoś pan potrzebuje? Kim pan jest? Jestem Kirsten, pańska sekretarka. Co się stało z Alice? Przeszła do księgowości i nie mogła znieść pańskich godzin pracy. Poza tym teraz woli, żeby ją nazywać Alan. Nie. I kim jest do diabła doktor Bergman? Michael nie stara się nawiązać ze mną kontaktu. Staram się, jestem na autopilocie. Jestem na autopilocie. Raczej na autozombie. To było dobre. To było dobre? Zrelaksuj się. Co to za mądrala? Dlaczego nie możemy sami porozmawiać? Z tobą nie da się rozmawiać. Nie macie w domu. A jak jesteś, siedzisz i gapisz się przed siebie. Czego ode mnie chcesz? Przez cały czas posługuję się pilotem. Co się stało? Nawet nie tknąłem pilota. Świetnie. Zamierzasz oglądać telewizję przy obiedzie? Możemy? Samantha, aniołku, jakie masz długie włosy. Kiedy zdążyłeś tak urosnąć? Ben, przytul się. Nie martwcie się. Dziś nie będę pracował. Obejrzymy razem Dragon Tales. To dla maluchów. Ja chcę pooglądać z archiwum X. Tak. Ten odcinek, w którym znajdują rękę jakiejś pani. Co się stało? Ominęła mnie cała epoka Dragon Tales? Co ty robisz? Chodź tutaj, oddaj mi batonik. Wracaj, cholerny gremlinie. Nie wrzeszcz na fistaszka za batoniki. Kim jest fistaszek? Gdzie jest Sanders? Cicho. Dzieci ledwie przestały go opłakiwać. Ale co się stało? Nie żyje? Ten głupi kretyn z miękkim futerkiem. Tatuś długo dusił to w sobie. Był wspaniałym psem. W końcu uwalnia z siebie te uczucia. Pewnej nocy, kiedy kaczka była bez głowy, próbował przelecieć moją nogę, ale go przegoniłem, a nie powinienem był. Tak mi przykro. Co za idiota. Już dobrze. Co ja do cholery zrobiłem? Kocham cię. Czy mnie jeszcze kochasz? Michael, to było... Pogubiłam się w tym wszystkim. Ja się zmienię. Będę lepszy, obiecuję. Nie odchodź. Przestanę tyle pracować. Będę z tobą, tylko zostań. Kaczce nie trzeba było dużo czasu, żeby zapomnieć o Sundance'ie. Może to zboczone, ale jakoś mnie to podnieca. Pocałujmy się i pogódźmy. Nie. To nie moja wina. Jakoś wskoczyło. Nie musiałem przyciskać. Nie poczułam nic. Kochanie, co się dzieje? W porządku. Zobaczyłem mysz. Zabiłem ją. Nie żyje. Ale zdążyła połamać stół. Jak tu wszedłeś? Zdawało mi się, że chcesz mnie widzieć. Zwariuję, ten pilot jest popsuty. Sam zaczął przewijać do przodu. Korzysta z pamięci i dostosowuje się do twoich preferencji. Pamięta coś o mnie? Jak to możliwe? To zaawansowana technologia, coś jak TiVo. Zapamiętuje to, co wcześniej wybrałeś. Raz przewinąłem kochanie się z żoną, ale nie chcę tego zawsze pomijać. Lubię seks. Może się mylę, ale zdaje się, że przewinąłeś cały rok i dużo seksu. Miałeś z tego pół godziny. I co? Wszystko, co przewinąłem, będzie się teraz samo przewijało? Mniej więcej tak. Żadnych pryszniców, żadnych korków, żadnych kłótni, żadnych chorób. To niedobrze. Zabierz to. Rezygnuję z tej usługi. Dziękuję za wszystko, ale to nie będzie.
This is not... Oh, don't be mean. Nie bądź zły. Nice hat. Ładny kapelusz. No. Nie. No. Spadaj. Odczep się. Czy coś ci odstaje? Czy po prostu się cieszysz? Zdejmę wszystkie ubrania. Ciekawe, co wtedy. Nie robiłbym tego na twoim miejscu. Jest jedno miejsce, w które pilot może wskoczyć. Nie chcę go. Mówiłem ci. Tego nie można zwrócić. Po prostu go sobie weź. Do następnego spotkania. Nie rób tego. Morty? Co zrobić, żeby nie przewijał? Kochanie. Chcesz najpierw wziąć prysznic? Tak. Nie. Nie mogę brać prysznica, bo wtedy się przewinie. A jak się zacznie przewijać, to nie wiadomo ile. A może... Czemu nie? Będę prymitywnym kowbojem, jak na Dzikim Zachodzie. Bardzo chcę ci powiedzieć, co się stało, ale to może doprowadzić do kłótni, a nie możemy się kłócić. Wiem, że mam problem. Chciałem się go pozbyć, ale omal nie wylądował w moim tyłku. Pójdziesz do pracy. Pójdziesz do pracy w szlafroku? Skarbie, nie możemy się kłócić. Masz rację. To nie moja wina. Cały czas. Chcesz całusa? Daj. Wiesz co? Nie mogę, bo jeśli cię pocałuję, mogłoby dojść do czegoś więcej, a wtedy ciach i umkną kolejne 3 minuty. A ja chcę być z tobą każdą minutę mojego życia. Dobrego dnia. Po raz kolejny Michael zostawił swoją żonę w łóżku zakłopotaną i niezaspokojoną. Zamknij się, James. Ty się zamknij, mądralo. Pan Emma tu jest. Twój pierwszy dzień w pracy jako partner, a ty przychodzisz w szlafroku? Czuję, że powinniśmy przestać tracić energię na dbanie o pozory i zastanawianie się, kto ma lepszy garnitur, Armani, Calvin Klein. Co to kogo obchodzi? Skoncentrujmy się na tym, co najważniejsze. Kompletne szaleństwo. Ale do cholery masz rację. Zmieniamy styl. Czuję się wolny. Spodnie nie zdejmuj. Napastowanie seksualne, co? Jeśli chodzi o zmianę stylu, jest coś, a właściwie ktoś, o kim chcę z tobą pogadać. Janine. Coś nie w porządku? Razem z Janine chcemy się wypisać z tego wyścigu szczurów, zwolnić tempo i przenieść się do Maroka. Eric Lamensov przejmie moje obowiązki, a ty zajmiesz jego stanowisko. Eric jest szefem całego działu międzynarodowego. Byłem twoim partnerem tylko jeden dzień. Każdy budżet, nad którym pracowałeś, zamienił się w złoto. Któregoś dnia możesz zostać dyrektorem naczelnym. Chciałbym, ale... Nie, nie chcę awansu. Michael, rozmowa telefoniczna? Siema, mistrzu. 10 lat temu powiedziałeś mi, że chcesz być dyrektorem naczelnym. Mam świetną wiadomość. Eric Lamensov popełnił samobójstwo. Więc skończ z niezdrowym żarciem, panie prezesie, bo też umrzesz. Otwieram żaluzję.
10 lat? Czy może być gorzej? O Boże, jestem grubasem. A to co jest? Cycuszki. Mam seksowne cycuszki. A to? Boże, nie. Zabierz mnie do domu. Podajemy wiadomości. Jest 5 lutego 2017 roku. Britney Spears urodziła dziś 23 dziecko. Dumny ojciec zastanawia się nad zmianą pracy. Michael Jackson, pierwszy sklonowany człowiek, oskarżył samego siebie o molestowanie seksualne. Super sexy. Donna? Can I help you? Mogę panu pomóc? Hey, Dad. Cześć, tato. Hey, Dad. Tato? Ben? Ben? That's you? To ty? Look how big you are. Ale urosłeś. You're enormous. Jesteś ogromny. Look who's talking, Captain I kto to mówi? Kapitan Baton Kolumbryna. Świetnie dla mojej samooceny. Gdybyś mnie zabrał na Pilates, jak obiecywałeś, ludzie nie myliliby mnie z Rosie O'Donnell. Daj spokój. Kocham cię. Oddaj batonika. Nie masz serca. Tato, przestań krzyczeć, to żenujące. Mamo, idę do Derricka. To ty Samantha? Kiedy ci urosły cycki? Wtedy, kiedy tobie. Mogę iść? Zaraz. Co to jest Derek? Mój chłopak. Najprzystojniejszy w szkole. Zapomniałeś? Idź na górę i ubierz się normalnie. Dlaczego taki jesteś? Przebieraj się. I zmyj makijaż. Akurat. Peanut też nie żyje? Za tego kaczka odwala całą robotę. Donna. Wyglądasz cudownie. Cholera, tak się boję. Puk, puk, rodzinko. Cześć, skarbie. Co tu się dzieje? Wybieramy się z Doną na gorącą czekoladę. Przynieść ci? Zdradzasz mnie? Z Johnnym dupowżerem? Daj spokój, już to przerabialiśmy. Nie, tę kłótnię mamy już za sobą. Masz rację, nie ma sprawy. Jest zasada, że nie pieprzy się czyjejś żony. Przestań! To ty chciałeś się wyprowadzić. Zostaw go. Odczep się. Jeszcze go bronisz? Wynoś się. Nie możemy się kłócić, proszę. Nienawidzę cię. O rany. Nienawidzisz mnie? O nie. 10 lat to nie ma końca? Morty! Dlaczego mi to robisz? Sam to sobie robisz. Nie chciałem zmarnować tyle czasu. Nie chciałem stracić domu. Pilot dostosowuje się do twojego zachowania. Zawsze, gdy miałeś wybierać między pracą a domem, praca była ważniejsza. Nieprawda. Możesz okłamać żonę, siebie, ale pilota nie okłamiesz. Jest odporny na kłamstwa i nic na to nie poradzisz. Wciąż jesteś młody. Młody i tłusty. Możesz odzyskać Donę. I to właśnie zrobię. Do ataku, klocku. Widziałem, co zrobiłeś z kaczką. Bardzo dobrze. Dobra robota. Poczujesz to za chwilę. Proszę, przeczytaj to. Nienawidzę cię. Michael, nie śpisz? Michael.
Michael, kochanie, zbudziłeś się? Co się stało z moją tuszą? To był tylko sen? Koszmarny sen. Co się dzieje? Miałeś zły sen? Popchnął mnie pies. Shaggy. Magiczny pies? Gdybym cię nie uderzyła w głowę, nie zrobiłbyś tomografii i nie wykryto by raka przed przerzutami. Mam raka? Miałeś. Jesteś jedynym człowiekiem na świecie, który zyskał na wadze podczas chemioterapii. Pewnie stąd zawał serca. Myślałam, że odstawili ci morfinę. Posłuchaj, od czasu tego uderzenia w głowę nie byłeś zdrów ani jednego dnia. Kiedy to się stało? Kiedy? 6 lat temu. Kolejne 6 lat. Nie, przewinąłem całą chorobę. Trzeba zmniejszyć ci dawkę leków uśmierzających ból. Nie odchodź. Co to jest? Nieźle jak na 3. liposukcję. Jeszcze jedna operacja powinna to załatwić. To wygląda jak jęzor. Liże. Muszę iść. Bill czeka na dole. Bill? Wciąż jesteś z panem wodnym wężem? Co się stało z naszym do końca moich dni? Do końca moich dni? Staram się utrzymywać z tobą cywilizowane stosunki dla dobra dzieci. Nie chcę wojny, ale nie dam rady dłużej, jeśli ty przestaniesz się tym bawić. To moje ciało i mogę z nim robić to, co mi się podoba. Skończyłeś? Bill jest moim mężem. Zaakceptuj to. Muszę iść. Mąż? No! Donna! 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 Witamy w Newman Architecture. Budujemy lepszy świat. Przyznano nam tytuł architekta roku 2018. Spełniły się wszystkie twoje marzenia. Tato, jak się czujesz? Benjamin, patrzcie tylko. Na co patrzysz? Na twoją twarz, szczupłą. Już się golisz. Znikł twój tłusty tyłek. Co się stało? Racja, tyłek. Pomówmy o tym w moim gabinecie. Mój stary gabinet. Architekt. Jak do tego doszło? Mama mówiła, że wciąż jesteś trochę rozchwiany. Czuję się doskonale. Twoja tusza, jak to zrobiłeś? To zasługa chirurga jak u twojego staruszka? Stoczymy pojedynek na fałdy? Po prostu ćwiczę z Billem 5 razy w tygodniu. Jaka laska. Blondyna, duże usta. Ma czym oddychać. To twoja dziewczyna? To twoja córka, Samantha. No jasne. Opiekuj się nią i nie pozwól, żeby ktoś ją dotykał poza tobą. Tato, przygotowuję się do spotkania. Oczywiście. Już cię zostawiam. Chciałbym, żebyśmy spędzali więcej czasu razem. Wszyscy. Moglibyśmy pójść na lody. Co ty na to? Wasza mama nie przyjdzie, ale ty, Samantha, dziadek, babcia. Byłoby miło, co? Coś się dziś z tobą dzieje. Usiądź. Przyniosę ci wody. Dlaczego siadamy? Proszę, wypij. Napiję się wody. Już. Co się dzieje? Dziadek nie żyje, tato. Zmarł jakiś czas temu. Nie mów tego. Gdzie ja wtedy byłem? Płaczesz? Co się stało? Nic. Po prostu... zestarzał się. Takie jest życie. Człowiek się rodzi, żyje, a potem umiera.
Muszę iść. Zaczekaj. Suzy, przełóż moje spotkanie. Nie, idź na spotkanie. Wszystko w porządku. Słabo mi po tej operacji, bo zaraz sam się rozpłaczę. Nie musisz nigdzie iść. Wyglądasz świetnie. Wszystko w porządku. Nie możesz się cofnąć. Dokąd? Do dnia, w którym umarł. Nie było cię przy tym. Wiem. Możesz mnie cofnąć do chwili, gdy widziałem go ostatni raz? Cześć, tato. Przepraszam, że przeszkadzam. Możesz spojrzeć na mój projekt centrum handlowego? Ten jest tańszy. Ale jak popatrzysz na to, zobaczysz... Jest tańszy, tak mówiłem. Muszę dokończyć maila. Masz rację, tato. Wcale nie jesteś palantem, spójrz na to. Niespodzianka. Cześć, dziadku. Mój Boże. Kiedy zdążyłeś tak wyprzystojnieć? Michael, mam świetny pomysł. Twoja matka spotyka się dziś z przyjaciółkami. Pomyślałem, że to świetna okazja. Ty, ja i Ben powinniśmy zrobić sobie męski wieczór. Nie mogę. Jak to nie możesz? Musisz czasem jeść. Jestem za. Widzisz, on jest za. Proszę, nie pokazuj tak palcem. Proponuję interes. Jeśli pójdziesz, pokażę ci sztuczkę z ćwierćdolarówką. Spojrzysz na niego? Zdradzę ci mój sekret. Nie, tato. Nie chcesz się dowiedzieć? Wiem, na czym polega twoja głupia sztuczka. Zawsze wiedziałem. Mogę pracować? Zawsze wiedziałeś? Jesteś żałosny. Przepraszam za to najście. Kocham cię, synu. Do zobaczenia, dziadku. Kocham cię. Tato. Tatusiu. Kocham cię, synu. Kocham cię, synu. Też cię kocham, tato. Będzie mi ciebie brakowało. Wiesz o tym. Goodbye. Do widzenia. Przykro mi z powodu twojego ojca. Nie było mi łatwo go zabrać. Jak to zabrać? Jestem aniołem, Michael. Aniołem? Myślałem, że anioły mają chronić ludzi. Jestem aniołem śmierci. Na twojego ojca przyszedł czas. Ty draniu. All right, leave me alone. Zostaw mnie w spokoju. Daj mi spokój. Hey, we do a good place. Ja weź ubaw.
Zabierz mnie w jakieś miłe miejsce. Niebo, gwiazdy, księżyc w pełni. To, co najlepsze w życiu, jest za darmo. A teraz przemówi do was pan Newman. Wedding cake. Tort weselny. Wedding cake. Tort. Okay, where's the groom? Gdzie jest pan młody? Show your face. Pokaż się. Hi, Dad. Cześć, tato. Ben, I didn't miss my son's Nie ominęło mnie wesele syna. Wow, this Cudownie. Is terrific, buddy. Who's the lucky lady? Kim jest szczęśliwa wybranka? Very funny, Mr. Bardzo śmieszne, panie Newman. And Peggy, is that Peggy, you? To ty? God, Boże, postarzałaś się. No, no. To żarty. I'm just playing. Ona she to wie. Mamo. Ben's wife. Żono Bena. Welcome to the Witaj family. W rodzinie. Congratulations. Gratuluję. Night, okay? Życzę wspaniałej zabawy. Call me irresponsible. Call me. Look at you, Mom. Mamo. Look amazing. Wyglądasz cudownie. Nie pocałowałeś mnie tak od czasu, gdy byłeś chłopcem. Jesteś cudowny. Wiesz o tym, prawda? Kochanie, jesteś słodki. Twój ojciec chciałby tu być z nami. Wiem, mamo. Cieszę się, że ty tu jesteś. Ja też, skarbie. Jest pięknie. Donna wygląda pięknie. Moja faworytka. Gamoń z ciebie, że pozwoliłeś jej odejść. Ale nie chcę ci psuć wieczoru. Porozmawiamy później. Tak wspaniale, że wszystkim się zająłeś i zafundowałeś dzieciom podróż poślubną. Bardzo ci dziękuję. Bardzo proszę. A żona Bena to miła dziewczyna. Myślę, że jest cudowna. Zdecydowanie. A ten kawałek Cranberries może pamiętacie. Jedna z miliona piosenek. Ponieważ to wesele mojego syna, pozwolisz, że zatańczę z moim byłym mężem? Oczywiście. Odstaw mi ją przed północą. Wiesz, że dla ciebie straciłam rozum. Owinąłeś mnie sobie wokół palca. Wciąż ładnie wyglądasz. Po tylu latach. Jesteś szczęśliwa? Oczywiście. Nasz syn właśnie się ożenił. Nie to, czy jesteś zadowolona, że tak się potoczyło nasze życie. Jeszcze się nie skończy. Cała. To prawda. That's Samantha. To Samantha? Hey, what are you doing? Co ty robisz? Put a sweater on, cover it up. Włóż coś na siebie, zakryj się. What is with you? Co ci się stało? Żartowałem. Just kidding, it's not used to seeing y'all grown up like this. Nie przywykłem do was takich dorosłych. Jeśli chcesz mi powiedzieć, że ładnie wyglądam, to dziękuję za komplement. Let's go get some cake. Chodźmy na ciasto. I'll see you there, Dad. Pójdę z tobą, tato. Dad? Tato? Michael, you okay? Co ci jest? Is there a doctor? Czy jest tu lekarz? Potrzebujemy lekarza. Michael! Dad! Dad! Okay. It's just kukurydziane. To tylko płatki kukurydziane.
Jeden taniec i już zawał. Dlaczego pozwoliłeś mi zmarnować całe życie? Przewijałeś je do przodu, zanim się spotkaliśmy. Sam wybrałeś sobie życie, ważniaku. To nie jest życie, jakiego chciałem, ależ jest. Wygląda na to, że jednak tak. Obudziłeś się. Jak się czujesz? Czuję się lepiej, kiedy was widzę. Samantha siedzi tu 36 godzin bez przerwy. Nie chciała wyjść, dopóki nie odzyskasz przytomności. Dlaczego to robisz? Jesteś moim ojcem. Sądziłem, że Bill jest twoim ojcem. Mam dwóch ojców. Jeden z nich powiedział mi kiedyś, że będzie żył 200 lat, pamiętasz? Obydwoje potrzebujecie snu, a ja muszę zdążyć na samolot. Big Ben jedzie w podróż poślubną. Prawdę mówiąc, odwołałem podróż poślubną. Umowa z Kensington jest zagrożona i muszę gasić pożar. Pojedziemy do Włoch kiedy indziej. O, tylko to nie w porządku. Ona to rozumie. Interes jest ważniejszy. Przepraszam, muszą państwo wyjść, a pan odpocząć. Zabierzcie to ze mnie. Jeszcze długo nie będziesz mógł chodzić. Muszę zobaczyć się z synem. Niemożliwe. Proszę wracać do łóżka. Czy to nie jest Colin Farrell? Gdzie? Te urządzenia podtrzymują cię przy życiu. Muszę pogadać z moim synem. Michael, stój! Nie! Wyjście. To nie musi się skończyć w tej chwili. Jest na pierwszym miejscu. Rodzina jest na pierwszym miejscu. Podróż poślubna. Kocham cię. Nie dożyłem 200 lat, ale cię kocham. Kartka, którą jej napisałeś, jest w twojej kieszeni. Czy będziesz mnie jeszcze kochać nad ranem?
forever and ever. Do końca moich dni, skarbie. Już czas. Gdzie ja jestem? W sklepie. Widziałem, jak pan spał. Chyba miał pan niezły sen. Co? Nie wolno kłaść się na tych łóżkach, ale sam to czasem robię. Jestem w sklepie? Znowu jestem młody. Może nie taki bardzo młody. Ja jestem młody. Pan jest raczej w sile wieku. Nie. Ja dopiero zaczynam żyć, skarbie. Szukasz przyjaciół? Mogę być twoim przyjacielem. Mój gówniany samochód. Nędzne gówno dla klasy średniej. Uwielbiam cię. Tato, co się stało? Nic. Wszystko jest niewiarygodnie dobrze. Chciałem ci tylko powiedzieć, że cię kocham. Tak bardzo cię kocham. Zdradź mi, na czym polega ta sztuczka z $6. Nie daj im to spokoju. Prawdziwy magik nie zdradza swoich tajemnic. Chociaż, jeśli częściej będziecie nas zapraszać na obiad, wpadnijcie jutro i pojutrze i popojutrze. Kiedy tylko chcecie. Bo dostanę zawału. Nie, to ja mam zawał. Mamo, dziękuję ci, że mnie urodziłaś. Wiem, że się wycierpiałaś. Nie wiesz, jak bardzo. Proszę, nie pal więcej tego zielska. Nie śpię. Co ty na to? Jeśli zrobisz mi masaż? Śpijmy. Co się dzieje? Cicho. Próbuję się skoncentrować. Siedzę tu całą noc. Planuję nasz wyjazd pod namiot 4 lipca, a ty nie dajesz mi myśleć. Chcesz myśleć? A nie pomyślałeś o tym, że właśnie... Co powiedziałeś? Jeśli dalej będziemy się kłócić, będę musiał rzucić pracę i zaplanować 10 następnych wakacji. Czy to cię uszczęśliwi? Zatrułeś się lodem? Daj buziaka. Co się tu dzieje? Jak się za tobą stęskniłem. Odkładam pracę na następny weekend. Od tej pory będziemy razem ćwiczyć. Zgoda. A ty? Co za skok. Pewnego dnia będziesz piękną kobietą. Ale oprócz tego musisz być mądra, dlatego od jutra zacznę cię uczyć tabliczki mnożenia. Znasz tabliczkę? Wiedziałem, że mnie sprawdzisz. Dobrze, mama cię nauczy. A teraz spać, bo jutro jedziemy pod namiot. Będzie wspaniale. Włóż coś na siebie i nigdy nie zdejmuj. Sundance. Się lata biegną bardzo szybko, więc czas, żebyś spróbował, jak to jest naprawdę. Idź do pieska. Co robisz? Idź do Sundance'a, nie do kaczki. W sklepie powiedzieli mi, że to suczka. Chyba mnie oszukali.
Zostajesz dziś na noc na dole? Dlaczego? To cię podnieca? Jest 4 lipca i zamierzam świętować razem z żoną. Nie śpieszyć się, zrobić jej masaż, postarać się ją zadowolić. Ale dziś nie jest 4 lipca, dziś jest 2. Tym lepiej. Wszystkiego najlepszego z okazji 2 lipca. Chyba lubię to święto. Przebiorę się za Pocahontas. Do zobaczenia na górze. Przyniosę kaczkę. Muszę zadzwonić do taty i poprosić, żeby przygotował stary namiot. Michael. Jak mówiłem, dobrzy ludzie czasem zasługują na odpoczynek. Wiem, że tym razem będziesz wiedział, co robić. Pozdrawiam, Morty. Postscriptum. Gibkie ciało twojej żony wciąż mnie doprowadza do szaleństwa. Dobra, Morty. Kto chce walczyć na poduszki? Dystrybucja w Polsce Imperial Entertainment. Tekst Agata Deka, czytał Maciej Górski.